dewastacji czy wandalizmu, przeszliśmy do znowu takich bardziej zabawowych sfer, a ja chciałam je połączyć. To znaczy, jak ja myślę, że ludzie są spragnieni skandalu i jeżeli nic się nie dzieje, to są takie sytuacje, że sami ten skandal prowokują, wywołują i nie mam na myśli sytuacji współczesnych, choć niewątpliwie i dziś się to zdarza, ale dadaiści, którzy powstali, formacja w 1916 roku powstała, no była szokująca jak na tamtą epokę, ale nic nie zapowiadało, że publiczność będzie reagować tak żywiołowo na dziwne, oczywiście dziwne, zabawne i nieoczekiwane zjawisko, bo oni urządzają spektakl. I pewien spektakl z 19 roku zyskał sławę przez to, że wygłaszany był taki krotochwilny, poważno, niepoważny, taka mowa pochwalna. W każdym razie dotyczyło to różnych postaci historycznych właśnie. I w pewnym momencie aktor, czy właściwie artysta, który to wygłaszał, powiedział, że z tego Napoleona to też był kawał chama. I nagle, nieoczekiwanie, publiczność ruszyła w obronie Napoleona, że nie był chamem. Zaczęło dochodzić do rękoczynów. Ludzie zaczęli się bić wzajemnie, nie wiadomo dlaczego wzajemnie, rzucać krzesłami. Spektakl został zatrzymany, ale potem policzono zyski. Okazało się, że był to najbardziej spektakularny spektakl dadaistów, bo miał największe wpływy. Po prostu ludzie chcą mięsa, ludzie chcą tej prowokacji. I może dlatego kompleks Herostratesa jest chyba bardzo popularny w dzisiejszej kulturze masowej. To jest istota człowieka. Przecież pojęcie plotki. Spotykamy się plotkować, przecież nie opowiadamy nudnych historii. To prawda. Opowiadamy to, co jest pikantne, plotkując. Więc to jest jakby potrzeba nasza głęboko ludzka, zakorzeniona. Tyle, że oczywiście media to wygrywają. Jest też, przepraszam, każdy skandal ma miarę swojej epoki. Kto przeżył, kto widział nagiego artystę Beresia, może przeżyć dużo już po widzianym artyście Beresiu gołym i wiele rzeczy już nie bulwersuje. Prawda? No, powiedziałabym, że Bereś w Polsce miał działanie wstrząsowe, natomiast nie był pierwszy, jeśli chodzi o sztukę ciała i o takie właśnie obnażanie się, bo na przykład Marina Abramowicz też występowała nago i też różne dziwne rzeczy i ryzykowne dla swojego zdrowia robiła, oj tak. Ale Bereś się jakoś utrwalił z tą swoją nagością. Nie wiem, może dlatego, że był mężczyzną. A może dlatego, że był tutaj w Polsce kimś. Tak. Niezwykły, bo mieliśmy dość grzeczną sztukę. Więc on się utrwalił w tej jakiejś świadomości. Ale kto widział artystę Beresia lat 30 co najmniej temu, a może więcej nawet, to już to pewne rzeczy mnie na przykład dzisiaj to nie szokują. Nic Beresia nie przebije? Trudno przebić w pewnym sensie Beresia. Tak samo jak ktoś widział, powiedzmy, teatr awangardowy lat 70., to właśnie to, co dzisiaj widzi, jest pewną popłuczyną nawet tamtych eksperymentów i wtórne do tamtych, a plastycznie, na przykład porównując to z dokonaniami Józefa Szajny, to wręcz jest śmieszne. Chodzi mi o jakość plastyczną widowisk. Więc myślę, że to, jeśli chodzi o sztukę, to ten skandal trochę inaczej wygląda. W życiu społecznym inaczej. Trochę inaczej, bo on jest dostosowany też do pewnych, nie zapominajmy, że na przykład nagość w latach 70. nawet w Polsce była jakby powszechniejsza niż dzisiaj jest przyjmowana, bo nie było ograniczeń takich i gazety PRL-owskie zamieszczały nagie zdjęcia nagich kobiet, albo były to przedruki kradzione z zachodu, albo przepiękne akty
artystów, fotografików. Była wystawa takich aktów Wenus w Krakowie. Wystawa, która miała, był tam, dochodziło do aktów dewastacji, procesy sądowe, były próby kradzieży zbiorów. No, ja się nie dziwię. Amatorów nagich, pięknych ciał nigdy nie brakowało. A radzieckie wycieczki, pierwsza rzecz, jaką starały się po przyjeździe do Krakowa, to obejrzeć wystawę Wenus. Tam żaden Wawel, żadne zabytki, żadna dama z łasiczką, tylko za przeproszeniem goła kobieta. Goła kobieta. Ale te panie, które pozowały, modelki, one dzięki zdjęciom sławy nie zyskiwały, bo były anonimowe przecież. Tak starano się, żeby ich rysów nie było widać. Więc sławy zyskiwała atrakcja, jaką one były, autor być może zdjęcia, ale przecież one nie. Inna rola modelek też była tych zdjęć, nie zapominajmy, no oczywiście są takie, były, no znaczy Zachód miał, Ameryka szczególnie miała już typ z lat, końca lat 40. 50. jak Betty Page chociażby, typ pin-up. No tak, te przypinane dziewczyny do kalendarza z kolorowych pism. Kolorowych pism, jeszcze ubrane one tak, były. Tak, one jeszcze ubrane, dopiero to się zmieniło w momencie pojawienia się Playboya i później Penthouse'a i były tak zwane słynne wojny łonowe między tymi wydawcami, to chodziło o skalę, to się taki termin jest, o skalę pokazywania nagości, którą Penthouse jakby w sposób nieograniczony przyjął. Penthouse ograniczył się właśnie, że tak powiem, że włosy łonowe były granicą tej nagości. Więc to się zmieniało w różnym czasie, ale tak naprawdę gołe modelki, w sensie takich gwiazdeczek, no trudno nazwywać, to dopiero są modelki króliczki Playboya i Bad Girls Penthouse'a, te dziewczyny z Penthouse'a, które były wylansowane. A wiesz co, skoro mówisz o nagości, to też jest jedna postać, która zyskała sławę dzięki temu, że się rozebrała i to było w starożytności. Pierwsza kobieta, która pozowała nago do rzeźby, Frynę niejaka, i nawet w XIX wieku jeszcze malowano opowieści, anegdoty, przedstawiano te sceny, kiedy Frynę staje przed areopagiem, ponieważ no, nie ma niczego złego w przedstawieniu tak pięknego ciała, bo jest to zaiste dzieło boskie, no więc nie ma nic złego w przedstawieniu nagości, jeśli ktoś jest zgrabny. Ale wiesz, jeszcze inny. A obrończyni mity, obrończyni praw, Lady Godiva. No tak, Lady która się rozbiera, żeby sprawiedliwość No więc mamy już tyle sposobów, które przynoszą sławę, tyle metod, których i mają się właściwie we wszystkich epokach ludzie, ale jeszcze jedna metoda przyszła mi do głowy, mianowicie pewna artystka polska zrobiła własny pogrzeb, zainscenizowała własny pogrzeb i nazwała tę akcję na Powązkach. To było "Widziałam własny pogrzeb". Sama przyszła na ten pogrzeb w peruce tam przy słonięta okularami, nakręcała go, no i potem z tego zrobiła filmik, zmontowała, ale nie była pierwsza. Wyobraź sobie, proszę sobie wyobrazić, bo tu mówię do słuchaczy, że pierwszy był Karol V, tak, cesarz Habsburg, który, nie wiem, czy ty słyszałeś tę historię? Zainicjował swój pochówek, bo był strasznie ciekawy, jak to będzie wyglądało. To już było po jego abdykacji, kiedy już odszedł od czynnej polityki, ale oczywiście jeszcze się tym zajmował. Był strasznie ciekawy, jak to będzie, kiedy umrze, jak to będzie wyglądało. No i on oczywiście odegrał główną rolę w tym zaimprowizowanym pochówku. Niestety dzień był skwarny i cesarz dostał udar, a następnego dnia zmarł. No i tak się kończą eksperymenty z pogrzebami, więc nie, ale mówiąc poważnie, oczywiście Jarosław Haszyk żartował, to jest znana historia, że dawał swoje nekrologii, sprawdzając, jak znajomi zareagują.
Te zabawy to jest mocno wpisane w kulturze też zabawy ze śmiercią, choć one są zawsze w mieszany sposób przyjmowane. Dlaczego? Ponieważ wyzwalają, śmierć wyzwala rzadkie emocje, to są szczególne emocje. I tu musimy pamiętać, że ludzie się często czują urażeni, że zostali oszukani ze swoimi emocjami, z żalem, który mają. No niektórzy mogą się dowiedzieć też o sobie rzeczy przykrych przy takich okazjach, bo nie bez powodu robią ten żart po prostu. No właśnie, lepiej się nie dowiadać. Proszę Państwa, ja myślę, że jeszcze by się wiele innych metod, pomysłów i rozwiązań, w ogóle odpowiedzi na pytanie, jak zostać sławnym, znalazło. Na razie myśmy wymienili bardzo drobną część, bo ludzkość jest tu niesłychanie pomysłowa. Proszę Państwa, jak zostać sławnym, mówił dzisiaj Grzegorz Sieczkowski, historyk, publicysta. I jak mówię, moim zdaniem on jest sławny dzięki temu, że ma największą liczbę krawatów w Polsce. Dziękuję pięknie. Dziękuję bardzo. I ja mu partnerowałam, tym razem w pojedynkę. Dobranoc Państwu, do widzenia. Monika Małkowska. Wieczór w Polskim Radiu 24. Za 5 minut 23. Przyszłość Unii Europejskiej, Brexit, polityka migracyjna i relacje z Rosją. To główne tematy, które poruszyli podczas rozmów w Warszawie szefowie rządów państw Grupy Wyszehradzkiej oraz Beneluxu. Spotkanie szefów rządów Polski, Czech, Słowacji, Węgier, Luksemburga, Belgii i Holandii odbyło się z inicjatywy Beaty Szydło. A więcej na ten temat reporterka Polskiego Radia 24 Ewa Wasążnik. Rozmawialiśmy o wszystkim, choć nie we wszystkim się zgadzamy, podsumował premier Luksemburga Xavier Bettel. Jego odpowiednik z Belgii, Charles Michel, dodał, że w czasie szczytu nie było żadnych tematów tabu, a szef węgierskiego rządu przyznał nawet, że udało się zbliżyć stanowiska państw grupy V4 i krajów Beneluxu w kwestii migracji. Viktor Orban zaznaczył, że kraje, których przedstawiciele spotkali się dzisiaj w Warszawie, czyli ani zwolennicy, ani przeciwnicy przyjmowania uchodźców, nie chcą zmieniać swojej polityki wobec problemu migracji. Według Orbana liderzy zgodzili się co do tego, że poszczególne kraje mają prawo bronić swoich granic i że należy odróżniać imigrantów od uchodźców. Tematem rozmów był także Brexit. W opinii premierów powinien on wzmocnić jedność wspólnoty, którą zdecydowała się opuścić Wielka Brytania. Premierzy Polski, Czech, Słowacji i Węgier oraz Belgii, Holandii i Luksemburga doszli do pełnego porozumienia w sprawie polityki wschodniej Unii Europejskiej, przyznała premier Beata Szydło. Widzimy potrzebę aktywnego angażowania się w rozwój Partnerstwa Wschodniego oraz wspieranie reform między innymi na Ukrainie. Opowiadamy się za otwartą polityką wobec tych krajów wschodniego sąsiedztwa, które chcą bliżej współpracować ze wspólnotą i implementować proeuropejskie reformy. Podsumowując dzisiejsze spotkanie, Beata Szydło oceniła je jako dobre, otwarte i szczere. Jej zdaniem tego typu konsultacje służą wypracowaniu wspólnych stanowisk w ramach Unii Europejskiej. Sytuacja w Europie stawia nas wobec konieczności wzmocnionej koordynacji stanowisk i wymiany opinii z naszymi partnerami, sojusznikami i przyjaciółmi z całej wspólnoty. Tylko tak możemy osiągnąć rozwiązania satysfakcjonujące dla wszystkich. Na zakończenie szczytu Polska przekazała prezydencję w Grupie Wyszehradzkiej Węgrom. Ewa Wasążnik, Polskie Radio 24. Polskie Radio 24. Słowem wszystko. W Pałacu Prezydenckim odbyło się posiedzenie plenarne Rady Dialogu Społecznego. Głównym tematem obrad były propozycje zmian do ustawy o RDS. Niektórzy przewodniczący organizacji pracodawców i związków zawodowych skorzystali z obecności Andrzeja Dudy i przedstawili swoje niezadowolenie z obecnej formy udziału prezydenta w Radzie. W Pałacu Prezydenckim była nasza reporterka Małgorzata Głogowska. Wszyscy członkowie Rady są zgodni co do tego, że nowa ustawa o Radzie Dialogu Społecznego powinna umożliwiać jej opiniowanie i konsultowanie poselskich oraz senackich projektów aktów prawnych, przyznał profesor Jacek Męcina. Dzięki dobrej współpracy z Pałacem Prezydenckim mamy możliwość opiniowania projektów prezydenckich, ale już z projektami poselskimi czy senackimi sytuacja wygląda trochę gorzej. Wspólna troska dwóch wielkich grup społecznych, pracodawców i związków zawodowych o jakość stanowienia prawa
prawa upoważnia nas do tego, abyśmy także upominali się o takie uprawnienie. Rada chciałaby także m.in. poszerzenia uprawnień związanych z wysłuchaniem publicznym. Transparentność i możliwość prawdziwego debatowania o konieczności zmian prawa jest naprawdę potrzebna. Dlatego, aby to prawo było lepiej rozumiane przez obywateli, także dlatego, aby w ostatecznym swoim kształcie i władza ustawodawcza, i pan prezydent mógł wysłuchać wszystkich argumentów tych, którzy o polityce społecznej wiedzą, jak związki zawodowe, na pewno więcej niż nie jeden ekspert rządowy. Podczas debaty o propozycji zmian w ustawie pojawiły się także głosy niezadowolenia z dotychczasowego udziału prezydenta w Radzie. Panie prezydencie, brakuje mi pańskiej silnej ręki jako patrona tej instytucji. Powiedziała przewodnicząca Forum Związków Zawodowych Dorota Gardias. Do tej opinii przychylił się także przewodniczący Business Center Club Wojciech Warski. Patronat i aktywną rolę Urzędu Prezydenta w pracach Rady Dialogu Społecznego uważamy za bardzo pożądaną i konieczną. My sugerujemy aktywne wykorzystanie prerogatyw obecnego artykułu 22 ustawy o RDS i wręcz podniesienie rangi przedstawiciela prezydenta, o ile to będzie konieczne. Prezydent nie pozostawił tych wniosków bez odpowiedzi. Zawsze mi się wydawało, że twarda ręka stanowi zaprzeczenie dialogu. Ale być może państwo uważacie inaczej. Jestem otwarty na wszelkie inicjatywy. Jeżeli będzie rzeczywiście taka potrzeba, to ja będę się zjawiał osobiście. Ale generalnie jest tak, że prezydent Rzeczypospolitej to jest jedna osoba, a zadań do wykonania jest różnych sporo. I stąd słusznie zresztą zapisane jest w ustawie, że w Radzie Dialogu Społecznego działa generalnie przedstawiciel prezydenta Rzeczypospolitej. I ja bardzo mocno chcę podkreślić, że ten przedstawiciel od samego początku jest i działa. Podczas dzisiejszego posiedzenia prezydent powołał Rafała Jankowskiego z Forum Związków Zawodowych na nowego członka Rady Dialogu Społecznego. Małgorzata Głogowska, Polskie Radio 24. Wieczór w Polskim Radiu 24. Tu Polskie Radio 24, minęła 23. Czas na informacje dnia. Premier Beata Szydło przekazała premierowi Węgier Wiktorowi Orbanowi roczne przewodnictwo w Grupie Wyszehradzkiej. Leszek Pękalski jest osobą stwarzającą zagrożenie dla społeczeństwa, orzekł sąd. Gwałciciel i zabójca trafi do ośrodka dla niebezpiecznych przestępców w Gostyninie. Nowi francuscy deputowani mają tydzień na zapoznanie się ze specyfiką pracy parlamentarnej. Maja Borkowska, zapraszam. W Zamku Królewskim w Warszawie premier Beata Szydło przekazała premierowi Węgier Wiktorowi Orbanowi roczne przewodnictwo w Grupie Wyszehradzkiej. Szefowa polskiego rządu i węgierski premier mówili o rosnącym znaczeniu regionalnej inicjatywy, w skład której wchodzą także Czechy i Słowacja. To było 12 miesięcy intensywnej, dobrej pracy dla regionu i naszych mieszkańców, mówiła premier Beata Szydło. Jej zdaniem państwa Wyszehradu łączy to, że zajmują się przede wszystkim sprawami swoich obywateli. Możemy mieć różne zdanie, rzeczą jest to naturalną, bo każde państwo ma swoje cele, jesteśmy suwerennymi państwami, ale łączą nas nasi obywatele. Szefowa polskiego rządu podkreślała też, że cztery środkowoeuropejskie kraje stały się wpływowymi uczestnikami debaty w Unii Europejskiej. Dzisiaj Grupa Wyszehradzka jest dla wielu Europejczyków punktem odniesienia wyznaczającym przywiązanie do wartości cementujących nasz kontynent. Premier Węgier Viktor Orbán ocenił, że Europa cierpi na deficyt współpracy, a Wyszehrad stara się temu przeczyć. Dziś Europa Środkowa przedstawia obraz taki jak kiedyś w starożytnym Rzymie. Tu jest siła, wola walki, mamy wspólne cele. Jesteśmy krajami zdolnymi do działania. Prezydencja Węgier w Grupie Wyszehradzkiej rozpocznie się formalnie 1 lipca. Karol Darmoros, Polskie Radio. Leszek Pękalski jest osobą stwarzającą zagrożenie dla społeczeństwa, orzekł Gdański Sąd Okręgowy. Zdecydował, że gwałciciel i zabójca trafi do ośrodka dla niebezpiecznych przestępców w Gostyninie. Decyzja jest nieprawomocna. Tematem zajmuje się Grzegorz Armatowski. W połowie grudnia mężczyzna kończy odbywanie kary 25 lat więzienia za zabójstwo nastolatki z Podbytowa. W dniu, kiedy powinien wyjść na wolność, od razu zostanie przewieziony do Gostynina. Wcześniej zostaną pobrane od niego ślady DNA. Odciski palców, będą wykonywane szkice, zdjęcia i opisy wizerunku osoby. Te dane trafią do policyjnych baz. Sąd swoją decyzję o umieszczeniu Pękalskiego w Gostyninie wydał na podstawie opinii aż 5 biegłych psychiatrów, psychologa i seksuologa. Ich treść jest niejawna, rozprawa odbywała się za zamkniętymi drzwiami. Decyzja o umieszczeniu Pękalskiego w Gostyninie jest słuszna, ocenił prokurator Bartłomiej Wiktor z Prokuratury Okręgowej w Gdańsku. Jego pobyt na wolności w bardzo wysokim stopniu zagraża bezpieczeństwu porządku prawnego. Może popełnić ponowne przestępstwo, bardzo ciężkie przestępstwo. Tak, dlatego
To jest jedyne miejsce, w którym powinien się znaleźć. Postanowienie sądu jest nieprawomocne. Pełnomocnik Pengalskiego, mecenas Marcin Klaman, nie chciał na razie ujawnić, czy będzie składał apelację. Teraz w ciągu 7 dni złożę wniosek o to, aby sąd na piśmie sporządził uzasadnienie tego postanowienia. No i wtedy ewentualnie będę mógł zdecydować, co będę w dalszych krokach czynić. Leszek Pengalski nie został dziś doprowadzony do sądu na ogłoszenie postanowienia. W Gostyninie ma być bezterminowo. Co pół roku będzie jednak badany przez biegłych psychiatrów. W 1996 roku Pękalski został skazany na 25 lat więzienia za zabójstwo nastolatki. Choć w śledztwie przyznawał się do kilkudziesięciu morderstw i gwałtów, w sądzie udało mu się udowodnić tylko jedno zabójstwo. Pękalski odsiaduje wyrok w areszcie śledczym w Starogardzie Gdańskim. Ponad 1000 dzieci polonijnych ze wschodu spędzi wakacje w Polsce. Na turnusach organizowanych przez Caritas dzieci będą uczyć się języka polskiego, poznawać kulturę, a także bawić się na wspólnych zajęciach z polskimi uczestnikami kolonii. Bardzo ważną częścią programu kolonii jest nauka języka polskiego, mówi rzecznik Caritas Polska Paweł Łukęska. Caritas od 9 lat zaprasza dzieci polonijne ze wschodu, z Ukrainy, z Białorusi, z Litwy, z Łotwy. Również z Rumunii zdarzało się zapraszać. Dzieci, które tutaj przyjeżdżają, żeby poznać ziemię swoich ojców, język swoich ojców. Te dzieci polonijne w większości już po polsku nie mówią. Dlatego to są tak ważne wyjazdy. Rzecznik Caritas podkreśla, że przy okazji nauki będzie dużo wspólnej zabawy i zajęć integracyjnych. Głównym celem tych przyjazdów jest po prostu silna, intensywna integracja oraz poznawanie Polski. Zobaczą Warszawę, zobaczą Kraków, Gdańsk i dzieci polonijne zawsze będą na jednym turnusie dziećmi polskimi. Tam będą zawsze zajęcia z języka polskiego, ale będzie też normalna integracja, bo może szybciej się nauczą mówić po polsku grając w piłkę, czy grając w gumę, czy po prostu bawiąc się niż na samych konkretnych lekcjach. Przyjazd do Polski dzieci ze wschodu współfinansowany jest ze środków publicznych. W tym roku są to fundusze z Senatu. Bożona Falkowska, Polskie Radio. Turnusy z udziałem kolonistów ze wschodu będą organizowane przez całe wakacje. Nowi francuscy deputowani mają tydzień na zapoznanie się ze specyfiką pracy parlamentarnej. Pierwsze posiedzenie nowo wybranego Zgromadzenia Narodowego w przyszły wtorek. Są nauczycielami akademickimi, studentami, lekarzami pogotowia ratunkowego, naukowcami. To nowi deputowani, którzy mają odmienić oblicze Zgromadzenia Narodowego i Francji. Ponad 400 nowych twarzy. Dzisiaj rozpoczęli zwiedzanie ogromnego kompleksu Pałacu Bourbonów, siedziby niższej izby parlamentu. Otrzymali teczki, a w nich tekst z zasadami obowiązującymi w zgromadzeniu i trójkolorową szarfę, jaką mają nosić w czasie oficjalnych uroczystości. Najmłodszy deputowany ma 23 lata, najstarszy 70. Tiffany de Gua jest studentką prawa i pokonała w walce o mandat deputowanego w prawicowo nastawionej Sabaudi polityka, który od 20 lat zasiadał w parlamencie. Wydaje mi się, że ważne jest, by pracować na rzecz społeczeństwa obywatelskiego. Muszę wejść w rytm pracy Zgromadzenia Narodowego. We wrześniu zdaję egzaminy adwokackie, ale potem koncentruję się na obowiązkach związanych z moim mandatem. Wkładam to całą moją energię. Obecny skład zgromadzenia jest młodszy od poprzedniego o 5 lat. Zasiada w nim rekordowa liczba kobiet. 224. Paryż, Marek Brzeziński, Polskie Radio. Telewizja Polska i miasto Opole porozumiały się. 54. edycja Krajowego Festiwalu Piosenki Polskiej odbędzie się w Opolu we wrześniu. Poinformowali o tym TVP oraz prezydent Opola Arkadiusz Wiśniewski. Ustalono, że miasto Opole udostępni w tym roku TVP SA prawa do marki Krajowy Festiwal Piosenki Polskiej w Opolu oraz amfiteatr, w którym we wrześniu zostanie zorganizowana przez telewizję 54. edycja Krajowego Festiwalu w Opolu, podała TVP. Telewizja Polska deklaruje, że dołoży wszelkich starań, aby strona artystyczna 54. Festiwalu w Opolu nie odbiegała od standardów prezentowanych podczas wcześniejszych edycji festiwalu. Tak napisano w komunikacie. Informacje sportowe. Krzysztof Kuzak, zapraszam. Polscy piłkarze zremisowali w Lublinie ze Szwecją 2-2 w meczu grupy A Młodzieżowych Mistrzostw Europy. O szczegółach Tomasz Kowalczyk. Polacy zaczęli dynamicznie, grali jak równy z równym, a w szóstej minucie piękną akcję przeprowadził Dawid Kownacki, przytomnie podał do Łukasza Monety, a ten z 11 metrów strzelił na 1-0 dla Polski obok Antona Kajtowta. Wyrównaną grę oglądaliśmy jeszcze 10 minut, ale Szwedzi zaczynali dominować, wykorzystywać swoje warunki fizyczne, lepszą technikę. Biało-czerwoni zaczynali się natomiast gubić w obronie. Raz udało się uniknąć straty gola, za drugi
drugim razem również, ale w 36 minucie na strzał decyduje się Aleksander Fransson. Piłkę odbija nasz bramkarz Jakub Wrombel, ale Carlos Strandberg dobija głową i doprowadza do remisu. W 41 minucie znowu błąd obrony, tym razem po dośrodkowaniu z rzutu rożnego. Do piłki najwyżej wyskoczył Jakob Larsson, trafia głową i Szwedzi prowadzą 2-1. W drugiej połowie na zmianę zdecydował się trener Marcin Dorna. Jarosław Niezgoda zastąpił Mariusza Stępińskiego. Trochę ożywił grę. Polacy stworzyli dwie sytuacje, ale dwa razy dobrze bronił Kajtoft. W 82 minucie kolejna okazja naszej reprezentacji. Dawid Kownacki strzela głową z 8 metrów, ale szwedzki bramkarz odbija piłkę. W 90 minucie faul w polu karnym, rzut karny podyktowany i Dawid Kownacki strzela pewnie, doprowadzając do remisu 2-2 i powodując, że biało-czerwoni mają jeszcze iluzoryczne szanse na awans do półfinału Młodzieżowych Mistrzostw Europy, ale wciąż te szanse nie wyglądają najlepiej. Przypomnę, że na inaugurację nasza drużyna przegrała ze Słowacją 1-2. Dziś w Kielcach Słowacy z kolei przegrali z Anglikami, także 1-2. Anglia prowadzi z 4 punktami, 3 ma Słowacja, 2 Szwecja, a Polska 1. W ostatnich meczach naszej grupy w czwartek Polacy zagrają z Anglikami, a Szwedzi ze Słowakami. Polskie drużyny klubowe poznały rywali w eliminacjach europejskich rozgrywek pucharowych. Legia Warszawa w drugiej rundzie eliminacji Ligi Mistrzów zagra z mistrzem Finlandii, IFK Marynhama. W eliminacjach Ligi Europy w pierwszej rundzie Jagiellonia Białystok trafiła na gruzińskie Dinamo Batumi, a Lech Poznań na macedoński FK Pelister. Niemcy pokonali Australijczyków 3-2 w meczu grupy B piłkarskiego Pucharu Konfederacji, który rozgrywany jest w Rosji. O szczegółach w korespondencji Macieja Jastrzębskiego. Już w 5 minucie po błędzie australijskiej obrony Lars Stindl zdobywa bramkę i podopieczni trenera Joachima Löwe obejmują prowadzenie. Drużyna Australii gra ospale i zbyt miękko, żeby przełamać niemiecką obronę, ale niespodziewanie w 41 minucie meczu Australia udowadnia, że nie straciła serca do walki. Tomasz Rogić strzela gola. Jednak radość nie trwała długo, bo w 44 minucie Australijczycy faulują Leona Goretzkę i kapitan Julian Draxler skutecznie egzekwuje rzut karny. Tak kończy się pierwsza połowa prowadzeniem Niemców 2-1. Druga połowa ponownie pod dyktando podopiecznych Joachima Löwe. Już w 48 minucie Goretzka wygrywa główkowy pojedynek i strzela gola. Jednak Australijczyków nie opuszcza szczęście i w 56 minucie Tomi Juric także trafia i tak na stadionie Fischt w Soczi Australia ulega Niemcom 2-3. Po pierwszej serii spotkań Chile i Niemcy mają po 3 punkty. W następnych meczach tej grupy w czwartek Niemcy zagrają z Chile, a Australia z Kamerunem. Mateusz Polski i Damian Kiwior wystąpią w ćwierćfinale bokserskich Mistrzostw Europy w Charkowie. W 1/8 finału Kiwior w wadze do 64 kg pokonał jednogłośnie na punkty Mariana Pitę z Rumunii, a Polski w kategorii do 69 kg wygrał także na punkty z reprezentantem Niemiec Władysławem Brysznikiem. Obaj Polacy zapewnili sobie prawo startu w sierpniowych Mistrzostwach Świata w Hamburgu. Polscy szachiści prowadzą po 3 rundach drużynowych Mistrzostw Świata, które rozgrywane są w Hanty-Mansijsku w Rosji. W poniedziałek Radosław Wojtaszek, Jan Krzysztof Duda, Kacper Piorun i Grzegorz Gajewski pokonali Egipcjan 3-1. Polacy mają 6 punktów i o 1 wyprzedzają Chińczyków i Rosjan. W rywalizacji kobiet Klaudia Kulon, Jolanta Zawadzka, Joanna Madaj. Majdan Gajewska i Karina Szczepkowska zremisowały dziś z Amerykankami 2-2. Polki z 4 punktami zajmują 4 miejsce, prowadzą Rosjanki przed Ukrainkami i Gruzinkami. Biało-czerwone tracą do liderek 1 punkt. Mistrzostwa zakończą się 26 czerwca po rozegraniu 9 rund systemem każdy z każdym. 21 wyścigów znalazło się w kalendarzu Mistrzostw Świata Formuły Pierwszej w 2018 roku. Program zawodów przedstawiła w poniedziałek Międzynarodowa Federacja Samochodowa. W terminarzu po 10-letniej przerwie pojawił się wyścig o Grand Prix Francji. Znalazło się także miejsce dla Grand Prix Niemiec. Zniknęły za to zawody, które odbywały się przez 19 lat w Malezji. Sezon rozpocznie się 25 marca wyścigiem o Grand Prix Australii, a zakończy 25 listopada w Abu Dhabi. I na koniec pogoda. Noc z niewielkim zachmurzeniem, tylko na wybrzeżu więcej chmur i nad ranem słaby przelotny deszcz. Termometry pokażą od 12 stopni na północnym wschodzie do 17 na południowym zachodzie i zachodzie. Jutro zachmurzenie małe i umiarkowane, miejscami przelotny deszcz oraz burze lokalnie z gradem. Od 24 stopni na północnym wschodzie do 31 na południowym zachodzie, tylko nad samym morzem nieco chłodniej, około 20 stopni. W czasie burz może silnie wiać. Polskie Radio 24.
Polskie Radio 24. Słowem wszystko. 12 minut po 23, a do północy w Polskim Radiu 24 będziemy mówić o kulturze jako terapii.